W dzisiejszym filmie zagramy w gierkę, w której naszym zadaniem jest zjadanie innych ludzi. Podchodzimy tutaj do armaty, musimy się oczywiście z niej wystrzelić, no i tutaj musimy zjadać sobie innych ludzi. Jak widzicie, tutaj sobie powoli zjadamy i w taki sposób właśnie rośniemy. Aż w końcu będziemy tak gigantyczni, że będziemy mogli innych zgniadać. Tylko prawdopodobnie musimy uważać na innych graczy, tak obstawiam, bo inni mogą nas zjeść. To chyba działa dosyć podobnie, tak jak działa tamta gierka, w której byliśmy wężem. W sumie zobaczmy, czy ta osoba może mnie zjeść. Jakby nie będę się ruszał, no właśnie, może nas zjeść. Czyli działa to podobnie. Dosyć. Czyli musimy uważać, żeby inni ludzie nas nie zjedli. Ale tutaj widzę w sumie jest dużo więcej rzeczy do roboty. Tu jest jakieś koło, tu są skrzynki, exclusive pet i tu gdzieś widziałem w ogóle jajka są. A więc no trochę inaczej w sumie jest. Do pierwszego jajka potrzebujemy jakby 200 kasa, więc w sumie mamy już na pierwsze jajko. Ciekawe w sumie, co jajka mogą dawać w takiej gierce. No zobaczymy, wyleciał nam jakiś legendarny. 5% na tego peta było, no to w sumie fart mieliśmy, że najlepszy nam wyleciał. I co te pety dają? Jakby plus 100 koron. Czyli prawdopodobnie na starcie od razu mamy 105. Aha, dobra, w taki sposób to działa. Jakby od razu mamy 105 wielkości na starcie. No dobra, to teraz musimy znowu się wystrzelić. Tylko teraz musimy uważać na tych ludzi, bo no jak wiecie, mogą nas oczywiście zjeść. Musimy sobie szybko tutaj chodzić i się rozglądać po bokach. No i szybko tutaj tych wszystkich ludzi zjadać, jakby NPC-tów. Ciekawe, czy te NPC-ty mają jakby różną wielkość. Chyba w taki sposób to działa, że za niektórych więcej dostajecie, za niektórych mniej. No na przykład za tych tutaj dostaję po 1, a za tego 10 na przykład. No nie, no zjad mnie, gościu. A jak kliknę keep size, to pewnie za Robux to będzie. No dokładnie tak, to nie. To nie chcę. Może później ogarniemy to za Robux, tylko w sumie wbijmy do grupy, bo prawdopodobnie za to dostaniemy coś dobrego. Dobra, dołączyłem do tej grupy, zobaczmy co dostaniemy w sumie. Sklejmujmy sobie i dostaliśmy darmowego peta i w sumie tyle. No dobra, no ale mam przynajmniej drugiego peta, zobaczmy co ten pet daje. Plus 300 od razu nam daje wielkość. No dobra, teraz mam już 400 na starcie, a więc prawie w topce już jesteśmy. Na samym starcie, tylko no musimy uważać jeszcze, żeby nas nie zjedli. Musimy teraz się sfokusować i dokładnie się obracać, sprawdzać czy ktoś nas z tyłu tam nie chce podjeść. Tutaj już widzę gościa, chociaż my jego możemy zjeść w sumie, tylko musimy go złapać. Choć tu gościu, dobra, i zjedliśmy typa. I mam już 654, a więc no nie jest źle, tylko musimy na przykład na tego uważać gościa. W sumie nie wiem, czy ja jestem od niego szybszy, czy jak. Chociaż ten gościu tam widzę zasuwa, on ma jakiegoś speeda dziwnego. On jak mnie dorwie, to na pewno mnie zje. No i właśnie jesteś bliżej gościu. No i dobra, już chyba zjedzony będę, chociaż zostawił mnie, nie wiem czemu. No ale no dobra, jakoś przetrwam. Nie wiem czemu ten gościu tak szybko biega. Dziwne to jest, on ma jakiegoś game passa chyba na speeda, tak mi się wydaje. Trochę to bez sensu, jak można sobie takiego game passa ogarnąć, ale tu mamy gościa do zjedzenia, zaraz go zjem. Oj, tu mamy, no kurczę, wszyscy ochronę mają, bo dopiero co do gierki wbili. Muszę znaleźć kogoś, kogo będziemy mogli zjeść sobie. Albo jak ktoś nas zje. Nie, nie, nie. No i zjadł mnie. Dobra, keep size. Kupujemy za Robuxy keep size. Ja chcę dalej rosnąć. Nie wiem, czemu ten gościu tak szybko biega. Idziemy z powrotem tutaj. Nie chcę zaczynać od nowa, ale my tego możemy zjeść gostka, tylko kurczę, ochronę mam. Nie mogę go za bardzo zjeść, ale jak go dorwiemy, to będziemy mogli go zjeść. No niech ta ochrona mi zniknie. No chcę gościa zjeść. Chodź tu, gościu. No nie, no gościu rośnie. Dobra, dawaj, dawaj. Prawie go już zjadam. Prawie go już mam. Chodź tu, cwaniaku. No nie mogę go odgonić. Dobra, mamy gościa. Mamy 1100 i tego też możemy w sumie zjeść, tego też w sumie sobie zjedzmy. Dobra, tego też zjedliśmy i tego tutaj też w sumie możemy zjeść, tylko kurczę, ten tutaj się zbliża do mnie. Może bym sobie odpuścił. I zobaczcie, teraz wolno biega ten gościu. Czyli on musiał mieć jakiegoś boosta. Możliwe, że tutaj są jakieś takie boosty, jak w tamtej gierce Lucky Blocki były, to tutaj też coś takiego w sumie może być. Nie wiem, jakieś pety musimy sobie ogarnąć, już mamy 1000 kasy. Tutaj w sumie coś jest, tu jest chyba w ogóle kolejna kraina, tak mi się wydaje. Zobaczmy w sumie tutaj, a nie, to jest chyba mapka startowa. A nie, to jest spawnowa, to jest jakaś arena tutaj. Aha, możemy cały czas sobie rosnąć. Możemy teraz pójść na spawna, chyba, otworzyć sobie jajko i wrócić tam jakby więksi. No to w sumie ciekawe dosyć. Ile tu petów można w ogóle mieć? 5 petów, dobra, to musimy 3 pety otworzyć sobie. Otwórzmy sobie na auto 3 pety i znowu legenda mi wyleciał. Albo te legendy są zbugowane, albo ja takiego farta mam. Dobra, nie, teraz kot mi wyleciał, no to teraz nie tak dobrze. Jestem drugi na serwerze, jest tylko tutaj gościu top 1 ma 10 tysięcy, no tego drugiego będzie giga ciężko pokonać. Dobra, mamy 3 pety. Mamy jakiegoś epika, zwykłego i legendę. I teraz mam już 1700 wielkości, a więc no tak całkiem sporo. Jeszcze możemy w sumie spinę sobie zakręcić. Może tutaj coś ciekawego nam jeszcze wyleci, jakaś kasa czy coś, jakiś buścik. 500 kasy nam wyleciało, no to mało w sumie. Potrzebujemy na kolejne jajko ile? Na kolejne jajko potrzebujemy 5000 jakby kasy. No dobra, to musimy zarobić tą kasę zjadając innych ludzi. W sumie teraz muszę uważać tylko tutaj na tego jednego wielkiego gostka. O, tutaj na przykład tego. O, nie wiem czy go zjadłem czy nie zjadłem, ale widziałem go, takiego małego gostka. Chociaż nie, nie mogłem go zjeść, bo jakby o tego tutaj możemy zjeść. No i udało mi się go zjeść i mamy już 2200 wielkości. Dobra, musimy uważać tylko tutaj na tego wielkoluda. Jakby on, wydaje mi się, że dosyć wolno biega. Nie wiem, prawdopodobnie to działa tak, że im jesteście więksi, tym jesteście wolniejsi, żeby nie było tak, że możecie sobie dosłownie każdego zjadać, ale no na pewno musimy na niego uważać, bo on się tutaj będzie na mnie czaić i będzie chciał mnie pewnie zjeść finalnie. Nie, mam nadzieję, że uda nam się do takiej wysokości jak on dobić. Tylko teraz musimy zarobić 5000 siana. O, tutaj jakiś gość jest, tylko kurczę, ochronę ma. Ajajaj, nie dogonię go. Zobaczcie, wolniej biegam jakby od niego chyba. No nie, no zdecydowanie wolniej od tego typa biegam, ale tutaj na tego muszę uważać gościa, bo on tutaj będzie chciał mnie zjeść. Ja ci się gościu nie dam. Ja będę biegać tutaj koło spawna. Tu
tutaj sobie pobiegnę w razie co, żeby gościu mnie nie mógł zjeść, jak będzie za blisko ten gościu mnie. Dobra, no ale powiem wam, że coraz lepiej już to wygląda, już mamy 3 koła. I tutaj w ogóle jest magnet, też pewnie za robuxy za ile? O, za 600 robuxów, to podziękuję. Pozbieram sobie na spokojnie. Tutaj mam jednego gostka w ogóle. Ile w ogóle tej osób jest na serwerze? No w sumie sporo osób jest na serwerze. O, i tutaj jednego widzę, tylko kurczę, on ucieka. Może go zjemy? O, tutaj jest jakby w kleszczach gościu, dawaj tutaj, dawaj, dawaj. Dobra, i mamy typa, 4500, dobra. Teraz musimy uciec na spawna, żeby ten gość nas tutaj nie zjadł. A ja na spawna uciekać, 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 uciekać. Dobra, uciekłem na spawna. Tutaj już możesz mnie pocałować w trąbkę, gościu. Idę sobie na spawna otworzyć jajka. Chociaż kurczę, brakuje nam trochę do jajka. Dobra, to poczekamy. Niech ten gościu sobie gdzieś tam pójdzie. Nie wiem, gdzie ta armata nas wystrzeli, ale no musimy uważać na tego typka, bo on tutaj będzie chciał mnie teraz zjeść. A jeszcze dużo mi do niego brakuje. On ma 11500. Tutaj tego by się przydało zjeść, tego tutaj co tak biega szybko. Tylko może być ciężko go zjeść. O, o, powiem wam, że może się uda. Aj, nie dobiegnę, nie dogonię go. No i zobaczcie, jak on szybko biega. Jakiś boost musi być na tego speeda czy coś. Nie wiem, no tutaj jakby chyba w shopie nic nie ma takiego. Jakiś magnet, potrójne otwierania, szyb, tutaj jakby podwójna wielkość, nie ma jakby szybkości. Czyli musi być jakiś boost. O, tutaj gość jest jeden. Może uda nam się go zjeść. Dawaj tutaj, cyk. Dobra, zjadłem go. Nie wiem, ile za niego zarobiłem, ale go zjadłem. Nie, musimy uważać na tego wielkiego gościa, tylko tutaj widzę jednego. Małego typka, ale chyba go nie dogonię. Niestety, chociaż powiem wam, że może. Nie, nie uda się go dogonić. Nie, on jest ode mnie szybszy. Nie, gdyby tego bekona nam się udało zjeść, który ma 4600, to wtedy byśmy byli prawie na równi z tym tutaj. No i wtedy może jakoś by się nam go udało zjeść. Na razie jest ciężko. Dobra, tutaj ten jeden gościu idzie do niego, ja idę z tej strony. Dobra, łapiemy go tutaj znowu jakby w ruch i się zatrzymał gościu. Zatrzymał się gościu, nie wiem czemu, chociaż nie, dobra, jakiś lag był chyba po prostu. Ten stoi w miejscu, dobra, a wkuje gościu. Mamy szansę, żeby go przegonić i ewentualnie zjemy go potem. Jestem ciekawy, jakbym był wielki, jak miałbym takie 20 koła. Kurczę, tego bekona by się przydało zjeść, ale no ten bekon ma taką samą taktykę jak ja, że po prostu jak już się robi niebezpiecznie, to ucieka tam na spawna. Ale dobra, mamy już 5000 jakby siano, możemy sobie kupić jajko, tylko może bym tutaj zjadł tego, ale raczej go nie dogonię. Kurczę, no ten tutaj tak niebezpiecznie jest, jakby on niby awkuje, ale to może być zmyłka. On może celowo tutaj tak stać, chociaż nie, dobra, gościu się nie rusza. Musimy się na spawna dostać i otworzyć sobie jajko za 5000, bo tam już prawdopodobnie będą jakieś mocniejsze pety. Dobra, dalej się nie rusza gościu. I tutaj mamy właśnie tego bekona, on ma 4600, jego musimy zjeść, tylko otwórzmy sobie właśnie jajko za 5 koła, bo tu prawdopodobnie będą już jakieś mocne pety, tak mi się wydaje. No niestety common nam wyleciał, no szkoda, ale zobaczmy co ten common daje, plus 150, czy w ogóle go założy nam? Dobra, założyło nam tego peta, mamy w sumie taką legendę, która daje plus 300, tutaj 150, tutaj 100, tutaj 100 i tutaj 80. Dobra, to musimy jakieś lepsze pety otworzyć. Dobra, ale mamy szansę, żeby tutaj tego gościa zjeść, tylko musimy szybko nabić jakby wielkość. Tutaj jakbyśmy tego zjedli, no to byśmy mieli już wystarczającą wielkość, żeby tego zjeść. Tylko no, raczej go nie dogonię, on tutaj goni tego małego. O, tego małego zjemy, może, o, tego może zjemy, dawaj tutaj, chodź. No nie dogonię gościa, nie mogę go gonić, ale raczej go nie dogonię. No chyba, że tak wróg go zapędzę. Nie wiem, w jaki sposób tu się odpala tego boosta. Jakby shift klikam, nic się nie dzieje, nie przyspiesza mnie. Ale dobra, ten dalej awkuje, a więc mamy szansę, żeby nabić te 11 tysięcy prawie. I wtedy już bylibyśmy tak gigantyczni, że nikt by nas nie pokonał. Bo na razie tutaj mogą nas pokonać. O, może tego nam się uda? Ajajaj, ucieka. No nie, no powiem wam, że on jest szybszy ode mnie. Im mniejsi jesteście, tym jesteście szybsi. Nie wiem, tutaj ten gość ma 5 koła, tylko ten gość w ogóle zbugowany jakiś jest. Nie, może tego się uda, może tego się uda. Tutaj w ogóle pająk to jest chyba jakiś albo liść. Ciężko powiedzieć. Gdzie on w ogóle idzie? Czym on za mapę wyszedł? Jakiś cheater chyba jest. Gościu za mapę wyszedł. I ten tak samo wyszedł za mapę. Nie wiem, albo to są jakieś lagi, albo ci goście cheatują. Dobra, ale dalej mamy szansę tego gościa zjeść, tylko boję się, że prędzej go wywali zawka, niż ja go zjem. Dobra, tu mamy bekona, od którego jesteśmy więksi, tu mamy tego gościa. Tylko no kurczę, no czemu on nie może się zatrzymać w miejscu? Zjadłbym go i by później tego bym zjadł. Dobra, próbuję tego bekona zjeść. I powiem wam, że znowu ten bekon zniknął. Zobaczcie, jak oni to robią. Tu jakieś bugi dziwne są, powiem wam. Nie, tu da się jakoś wskoczyć, czy jak to. Aha, dobra, w taki sposób da się wskoczyć, no to ciekawie. Dobra, nie ma szans, że tego bekona zjem. On jest jakby zbyt cwany. Musimy po prostu dobić sobie to 11930, po prostu zjadając tutaj tych NPC-tów. Dobra, no jakby mamy dużą szansę, żeby dobić do tego. Ten gościu dalej tutaj stoi w miejscu. Tu jest strasznie dużo tych jakby ludzików. Tutaj musimy pójść jakby to pozjadać wszystko. Nie, kupiłbym tego magneta za 600 robuxów. To na pewno nam dużo da, bo to będziemy jakby z większej odległości wszystko zbierać. Kupmy tego magneta, zobaczmy, czy to nam da dużo. Nie wiem, czy to dało nam dużo, ale jakby no farmimy w miarę szybko. Już myślałem, że ten gościu z serwera wyszedł. Dobra, teraz farmimy szybko to. Jeszcze mamy szansę, żeby ten gościu nie zaczął się tutaj nagle ruszać. Bo jak się zacznie ruszać, no to po nas tutaj jeszcze gościu jest 1100. No kurczę, jakbyśmy takiego 1100 zjedli, to już mega dużo by nam to dało. Tutaj jakiegoś gościa zjemy, jakiegoś monstera. Halo, no czy ja go zjem? Dobra, zjadłem go, ale praktycznie nic mi nie dał ten gościu. Czyli to był jakiś nubek, który dopiero co zaczął gierkę. Dobra, 11 tysięcy. Jeszcze tylko trochę nam brakuje tutaj, żeby zjeść tego gościa. Dobra, może tutaj któregoś z tych zjemy. Dobra, oni uciekają dwaj od tego, a my ich tutaj w kleszczy złapiemy. Chociaż kurczę, na spawna uciekli. I ten też uciekł na spawna. Powiem wam, że tutaj jest strasznie dużo tych ludzików, ale no boję się podchodzić aż tak blisko do tego gościa, bo to będzie
koniec, jak podejdziemy. Dobra, podejdźmy trochę bliżej do niego. Jeszcze tylko 900 nam brakuje do niego. Tak, musimy dobić 12 tysięcy dla bezpieczeństwa, żebyśmy na pewno byli więksi od niego i żebyśmy mogli go zjeść. Jakby no nie ma szans, że ktoś mnie przegoni i ktoś szybciej zje tego gościa, no ale może być tak, że gościa wywali za awka, bo 20 minut może awkować po prostu tylko. Oj, ten nubek, zobaczcie, ma, czemu on ma nagle tyle? Co on zrobił, że ma tyle? No nie, no jak ten nubek wbije szybciej ode mnie, to będzie koniec. To będzie koniec, jak ten nubek szybciej ode mnie wbije to. Dobra, musimy tutaj to w koło zjeść. Musimy uważać, żeby nie podejść za blisko do tego gościa, ale musimy szybko to nabić. Dobra, mam więcej od tego nubka teraz. Jeszcze brakuje nam tylko 200. Dobra, proszę, żeby nie odawkował ten gościu tutaj. Dobra, jesteśmy już więksi od niego, ale dobimy do 12 tysięcy. Dobra, teraz już możemy na pewno go zjeść. Oby nagle gościu nie użył czegoś. Dobra, i zjadamy go. No i teraz jesteśmy gigantyczni. Teraz mamy 24 tysiące. Teraz już nikt nas nie jest w stanie pokonać. I mamy w ogóle 16 tysięcy siana. To spróbujmy dojść na spawna i otworzyć tutaj jakieś kozackie jajko. Tylko no trochę mi zajmie, zanim dojdę do spawna. Możemy spróbować w ogóle tutaj tego gościa zjeść, chociaż wątpię, że mi się uda. Chociaż tutaj ten gościu się nie rusza, ale raczej go nie dogonię. Mogę ewentualnie tego nubka spróbować zjeść. Chociaż on nie awkuje niestety, a więc no właśnie tak myślałem, że to zrobi. W ogóle jaki gigantyczny cień mam tutaj na mojej postaci. Dobra, otwórzmy sobie jakieś jajko. Tu mamy za 150, no to tego nie możemy otworzyć, albo za robuxy. Dobra, to otwórzmy sobie trzy takie, zobaczymy, co nam ciekawego tutaj wyleci. No, jakiś rare nam wyleciał, do tego jakiś common nam wyleciał i na jeszcze jedno mamy. No i niestety też common. Dobra, co ten rare nam daje? Plus 250. No to niedużo, powiem wam. Dobra, ale powiem wam, że większej wielkości niż to już nie ma szans, że dobijemy, a więc w tym filmie to będzie na tyle i do następnego.